podsumowujemy szkolenie, które odbywało się od listopada do lutego 2019 roku tutaj u nas w Kościerzynie dla wszystkich osób dorosłych powyżej 25 roku życia, którzy byli zainteresowani szkoleniami informatycznymi, poszerzeniem swojej wiedzy w określonych obszarach. I dzisiaj mam nadzieję, że w takiej przyjemnej, fajnej atmosferze, już niezobowiązującej, z uczestnikami tego szkolenia dokonamy podsumowania, wręczymy uczestnikom dyplomy i mam też nadzieję, proszę Państwa, że będzie to taki skuteczne, żeby zachęcić kolejnych uczestników do tego, żeby wystartowali, zgłosili się do nas. Ci z Państwa, którzy byli uczestnikami tych modułów, a były to na przykład takie moduły jak Rodzic w internecie, Mój biznes, kultura w sieci, media społecznościowe, bardzo fajne i ciekawe zakresy. Można było poszerzyć swoją wiedzę z tego tematu i szkolenia były naprawdę fajne. Mam nadzieję, że potwierdzą to dzisiejsi uczestnicy naszego spotkania, naszej konferencji podsumowującej ten projekt. Pani Ewa namówiła nas tutaj bardzo mocno z wydziałem i z tymi młodszymi współpracownikami swoimi, abyśmy to zrobili. Udało się znaleźć i Krzysia, i panią Litkę, żeby te zajęcia poprowadziła i taką mam nadzieję, wierzę, że one wam też trochę pomogły w funkcjonowaniu w obecnej sytuacji i zaprzyjaźnieniu się z komputerem, bo to chyba o to chodzi. Były też osoby, które nie miały do tej pory do czynienia z komputerem, ale skutecznie i doskonale sobie poradziły, więc my na ten drugi moduł, drugi etap realizacji tego projektu naprawdę zapraszamy wszystkich chętnych z Kościerzyny. Atmosfera była fajna. W takich 12-osobowych grupach odbywały się te szkolenia 3 razy po 4 godziny. Tu u nas naprawdę w komfortowych warunkach i myślę, że wszyscy byli zadowoleni. Także ja się bardzo cieszę. Cieszę się, że tak wyszło. No ale muszę się zapytać, czy jesteście zadowoleni z tego, co było? Czy wam to cokolwiek dało i czy my możemy się cieszyć, dlatego że takie coś wam udostępniliśmy? Powiem panu tak, siedząc w domu nie mogłam podjąć pracy, bo opiekuję się dzieckiem. I nadszedł taki pomysł otworzenia własnej działalności gospodarczej właśnie z koleżanką. I takie szkolenie bardzo nam się przydało. Nie był to pierwszy kurs w moim życiu, był to trzeci, jednak poszerzył zakres mojej wiedzy o komputerze i chciałbym, żeby takie kursy jednak odbywały się dalej. Chciałbym tą wiedzę poszerzać o programy Excel, Word i chciałbym, żeby zorganizowano, może urząd by zorganizował takie kursy. Bardzo by się to przydało. Szkolenia są absolutnie bezpłatne, także zapraszamy. Nie trzeba naprawdę nic, żadnej odpłatności. Wystarczy do nas przyjść i się zgłosić. No i potem trzeba przyjść na te szkolenia. Trzeba uczestniczyć. Po świętach wielkanocnych, jak zorganizujemy grupy, będziemy rozpoczynali już szkolenia w terminach dogodnych tak naprawdę dla uczestników. Czyli będą się odbywały i szkolenia po południu, tak żeby osoby pracujące mogły też skorzystać z nich. I ci, którzy nie pracują, będą mogli skorzystać ze szkoleń w godzinach dopołudniowych, rannych. Łatwo było, bo był bardzo fajny szkolący, pan Rzesław. No po prostu przedstawił to wszystko w taki prosty sposób, że to wszystko potem się okazało łatwe. Każdy miał swoje stanowisko z komputerem. Bardzo przyjazna atmosfera. Dużo skorzystaliśmy i fajnie było. Bardzo miło mi to słyszeć, że kursanci pozytywnie się wypowiadają na temat mojej pracy. Uważam, że w dzisiejszych czasach sprawy związane z cyfryzacją komputerową są bardzo ważne i bardzo fajnie, że tyle osób zgłosiło się do nas na nasze szkolenia, które organizowaliśmy dla mieszkańców Kościerzyny. Taka umiejętność pracy na komputerze jest bardzo potrzebna, bo nie ukrywam, coraz więcej rzeczy jest coraz bardziej skomputeryzowanych, czy
Na przykład zwykłe rachunki czy zakupy większość już robimy teraz przez internet. Jest to bardzo potrzebne i bardzo ułatwia życie. Nie trzeba wychodzić z domu, żeby w ogóle korzystać z tego internetu. Potwierdziłem po prostu to, co już wiedziałem. Trochę nowego. Dla pana to nie jest obce. Nie jest obce, bo mi chodziło przede wszystkim o obsługę komórki. I tam po prostu mogą się tego nauczyć. Tego, co już wiedziałem i tego, co i nowe rzeczy, które po prostu zapytałem się tego pana prowadzącego i on mi udzielał zawsze obszernych odpowiedzi. Czy w tym czasie, teraz, można się w ogóle bez komputera obejść, bez smartfona? No to raczej bardzo trudne, no bo wszystkie informacje z internetu są. No i błyskawicznie te informacje można uzyskać, także te sprawy urzędowe się załatwia przez internet. Muszę powiedzieć, że kursanci uczestniczący w realizowanym projekcie byli bardzo zaangażowani. Chcieli, mieli motywację w trosce o swój własny rozwój, w trosce o to, żeby może mniej się oddalać od społeczności młodszej, żeby być na czasie, żeby być zorientowanym w wszystkich sytuacjach związanych z technologią informacyjno-komunikacyjną i z rozwojem kompetencji komputerowych. W każdym wieku chyba warto się jeszcze uczyć, a tym bardziej jak człowiek jest na emeryturze, że ma pozornie niby więcej czasu. To wpływa zapewne na jakość i komfort życia. No są pewne udogodnienia. Nie muszę już chodzić do banku. Mogę na miejscu sobie opłacić wszelkie opłaty, zrobić przelewy, spokojnie jeszcze przy tym kawkę wypić, czy niektóre sprawy załatwić w urzędzie. A czy łatwo było to opanować, to wiedzę, którą wam przekazywano? No, mi się wydaje, że jak najbardziej przy takich prowadzących te zajęcia, miłych, cierpliwych. Jacy oni byli? No, świetni, no, przyjazni, nastawieni do nas, dużo cierpliwości, no bo wiadomo, że już w pewnym wieku, no, nie chcemy nikomu wypominać, trudniej przyswoić wiedzę, tym bardziej taką, która jest nowa dla nas.